Jak myślicie, z kim Polska trafi do jednej grupy? Nie mam pojęcia, pewnie znając nasze szczęście to z Niemcami. Trafimy na Anglię albo Irlandię. Wszystko może się zdarzyć. Grupa śmierci, Niemcy, Portugalia, Francja. Grupa szczęścia, no to przydałoby się jakaś Rosja, podejrzewam Czechy, no i jako trzecia drużyna, to tam Grecja. Wydaje mi się, że z drugiego koszyka trafimy na Anglię, bo regularnie z nimi gramy. Hej, ja myślę, że trafi na Grecję. To jest wielka loteria i cóż, co ci ja mogę powiedzieć? Nie wiem czemu, ale czuję, że może być Rosja albo Anglia. Znaczy, znając nasze szczęście, to na pewno na Niemców. Wiadomo, pierwszy koszyk Polska, więc już jesteśmy rozstawieni. Z drugiego koszyka typuję Włochy. Polska, Niemcy, Francja, Portugalia to grupa śmierci i tego nikt tutaj zgromadzonych kibiców pod pałacem kultury z pewnością by nie oczekiwał. Natomiast jest też grupa marzeń. Polska z Grecją, z Irlandią oraz z Rosją. Tego by chcieli kibice. Jak to będzie, tego nie wiemy i dowiemy się dosłownie za chwileczkę. Natomiast wiemy jedno, za mną jest zaprezentowana piłka Adidasa Tango, oficjalna piłka na rok 2012. Im silniejszy rywal, teoretycznie dla polskiej reprezentacji, tym chyba lepiej. To są Niemcy, to są Portugalczycy i to są Irlandczycy. Niemcy pokażą wielki futbol, Portugalczycy, kobiety oszaleją na punkcie Cristiano Ronaldo, a fryzjerzy w Polsce będą się zastanawiali, czy kilogram żelu, czy tylko pół kilograma żelu masował sobie w swoje włosy. A Irlandczycy to swoim temperamentem, podejściem. Razem z nimi pokażemy, że euro to wielkie szaleństwo, wielka zabawa. Jeśli nie mamy tak wielkich osobowości w naszej reprezentacji, jak mają inne reprezentacje, to właśnie szaleństwo, szaleństwo zespołowe, walka, nieustępliwość. Gra od pierwszej minuty, nie ma straconych piłek. Ja takich chcę widzieć polskich piłkarzy. Czechy, Francja, Brazylia, nie, słuchajcie, no dobrze, no to w takim razie grupa marzeń dość standardowa, bo wszyscy mniej więcej tak mówią, albo Irlandia, albo Czechy. I chyba zaczynamy, kochani, i chyba zaczynamy. Dobrze, więc ja już będę cicho, a my patrzymy. Zaczyna się transmisja z Kijowa. A więc najpierw głosujemy reprezentację, a potem jej miejsce w grupie A. To jest czwarty koszyk, potem trzeci, a potem drugi. Tak jest. Do Polski, do grupy A trafia. Republik Czech. Czechy. Z kim zagramy pierwszy albo drugi mecz na Euro 2012? Zinedine Zidane wylosował nam reprezentację. Serce bije naprawdę szybko, czekamy na tę ostatnią niewiadomą. W 14 finałach Mistrzostw Europy Piłce Nożnej. Mecz numer 2. Zagramy w Warszawie z reprezentacją... Russia. Według mnie. Z jednej strony jest to fajnie, bo teoretycznie jest to najsłabsza grupa, ale z drugiej strony liczymy na kogoś trudniejszego. Sądzimy, że na pewno jest to grupa, z którą może da radę, można być, że nie jest łatwo. Bardzo mi się podoba, w życiu się nie spodziewałem takiej super grupy i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby po prostu wyjść z tej grupy. W porównaniu z tym, na kogo mogliśmy trafić, to jest w porządku, ale wydaje mi się, że i tak nie wyjdziemy z grupy. Myślę, że mamy szansę wyjść na pewno. Na pewno wyjdziemy. Nie, zupełnie co innego obstawiałem. Myślałem, że na pewno trafimy na Anglię, ale takie drużyny, które w tej chwili mamy w grupie, to są do ogrania. Grupa jest fajna kibicowsko ze względu na Grecję, ale jest za ciężka dla nas. Interesuje się piłką nożną? Tak. A jak myślisz, Polska wyjdzie z tej grupy? Tak.
A z kim będzie miał największy problem? Z Rosją. 2 grudnia losowanie Euro 2012 okazało się dla nas bardzo szczęśliwe. Chcieliśmy mieć grupę marzeń i ją mamy. Zagramy z Grecją, zagramy z Rosją oraz z Czechami. A to oznacza, że drużyna Franciszka Smudy ma całkowicie realne szanse na awans do ćwierćfinału.